Literacki Sopot to zdecydowanie najważniejsza podróż mojego życia. Przykład zbiorowego działania, wysiłku, który służy innym i przynosi im radość. Literacki Sopot dla mnie to zawodowa przygoda życia. Literacki Sopot to dla mnie okazja, aby poznać literaturę z bardzo różnych perspektyw. Dla mnie Literacki Sopot to najlepszy festiwal literacki w Polsce. Festiwal Literacki Sopot to dla mnie intelektualna i projektowa przygoda. Literacki Sopot to dla mnie przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy tworzą ten festiwal od 10 lat. Myślę, że o niektórych z nich mogę już powiedzieć, że to moi przyjaciele, więc ten festiwal po prostu stał się dla mnie początkiem fantastycznych przyjaźni. Literacki Sopot dla mnie to intelektualne wakacje w szczycie sezonu. Te 50 kilometrów, które przemierzam w ciągu tych 4 festiwalowych dni uliczkami miasta, to jest dla mnie głównie Literacki Sopot. Literacki Sopot to dla mnie najfajniejsze spotkania z książką. Literacki Sopot to ciekawość, otwartość i równość. To festiwal dla każdej i dla każdego, kto pragnie czytać, słuchać i rozmawiać o rzeczach ważnych, wartościowych i dobrze napisanych. Literacki Sopot jest dla mnie tkanką Sopotu, jest wydarzeniem, na które czekam i świetnie zorganizowanym projektem. Dla mnie Literacki Sopot to najlepszy team, współpraca z wydawcami i targi książki tutaj, na Placu Przyjaciół Sopotu. Literacki Sopot to dla mnie inspiracje, to dla mnie nowe perspektywy patrzenia na świat, na ludzi, na współczesność, ale też spotkania z ludźmi z pasją. I to mówię nie tylko o gościach, ale też o ludziach, którzy pracują przy tym festiwalu. To spotkania z ludźmi, którzy mają taką energię, dzięki której życie ma smak. Literacki Sopot dla mnie to 4 dni, kiedy książka staje się sercem Sopotu. Dla mnie Literacki Sopot to morze dobrej literatury. Literacki Sopot to święto literatury i jej wielbicieli. To źródło inspiracji. To okazja do spotkań z ciekawymi ludźmi, dyskusji i przemyśleń. Niesamowite wydarzenie kulturalne. Literacki Sopot to piękne, inteligentne, myślące twarze. Ludzi, którzy przyjeżdżają specjalnie wtedy do Sopotu, żeby być w tym miejscu i na tych spotkaniach. Bardzo lubię przemieszczać się między tymi ludźmi i uśmiechać się do nich. Literacki Sopot dla mnie to wyjątkowe spotkanie, gdzie celebruje się literaturę w każdym z jej przejawów. To miejsce otwartej wymiany myśli. Tam nie tylko można poczuć się częścią wspólnoty czytających, ale jest to wydarzenie otwarte. Każdy może wziąć udział, każdy może się przyłączyć. Festiwal Literacki Sopot to 4 najpiękniejsze i najciekawsze dni letniego Sopotu. Przyjeżdżajcie latem do Sopotu.